Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na godzinne wydanie programu Okiem Reportera z Czarnkowa. Dmuchawce, latawce, wiatr. Słowa znanej piosenki doskonale komponowały się z klimatem imprezy, która została zorganizowana po raz pierwszy wokół historycznego wiatraka w miejscowości Dębę. Choć święto latawca przeszło już do historii, to pozostawiło trwały ślad na mapie imprez kulturalnych naszego powiatu i regionu. Do dziś nie gasną emocje związane ze świętem latawca, które wespół z licznymi sponsorami zorganizowali radny gminy Lubasz Krzysztof Wiza i właściciel firmy Mercbet Przemysław Bednarek. Materiał, który Państwu prezentujemy, z pewnością wzbudzi sentyment do czasów, kiedy zabawy z latawcem były codziennością. I sprawi, że przez chwilę wspomnimy gorące lato, które oficjalnie w gminie Lubasz właśnie świętem latawca zostało pożegnane. Nad nami dmuchawce, latawce, wiatr, daleko z betonu świat, jak porażeni, bosko zmęczeni, posłuchaj, muzyka na smykach gra. Ciebie po niebie szłam, tobą oddycham, płonę i znikam, chodź ze mną. Zabytkowy, pięknie odrestaurowany wiatrak na wzniesieniu pomiędzy sołectwami Lubasz i Dębę doczekał się imprezy, która dziś już uchodzi za jedną z najbardziej udanych. 29 września dopisała pogoda, a frekwencja przeszła oczekiwania samych organizatorów. Chciałabym, aby Państwo powrócili na kilka chwil do tego momentu, kiedy padł ten pierwszy pomysł. Robimy imprezę, robimy święto latawco właśnie tu, w tym historycznym miejscu. Panie Przemysławie, jak to było? Po pierwszym spotkaniu, w którym spotkaliśmy się z Krzysztofem, chcieliśmy wskrzesić w ogóle, rekultywować jakby imprezę, która gdzieś w nas tkwiła, gdy byliśmy małymi chłopcami i biegaliśmy po górkach z latawcami, szukaliśmy wiatrów, łamaliśmy listewki, było świetnie, wszyscy się bawili, nasi rodzice też, zawsze to było na Bednarskiej ulicy. Powrót do dzieciństwa. Tak, po prostu sądzę, że impreza się przyjmie, będzie wpisana co roku. Myślę, że to miejsce jest lepsze niż miejsce poprzednie, które było też super miejscem, bo przedstawiało jezioro duże, tak, w Lubaszu, ale po prostu dół, miejsce, lokalizacja, wiatru nie było. Tutaj dopisało. Panie Przemysławie, ale od pomysłu do realizacji to jest, zdaje się, bardzo długa droga. Wy ją przeszliście z bardzo pozytywnym skutkiem wraz z panem Krzysztofem. Nie szczędziliście czasu ani pieniędzy na to, aby dzisiaj mieszkańcy Czarnkowa i okolicznych miejscowości mogli tak doskonale się bawić. Co w tym działaniu waszym było najtrudniejsze? Złąka z rodziną. Cały czas w trasie. Od sponsora do sponsora. Ostatnie zapięcia kutki, to wszystko tego. Nikt nie wejdzie, nie pomaluje. Nie zdemoluje. Czyli ten ostatni etap, kiedy tutaj już rozłożone zostały namioty, banery, prawda? Tak. To są największe emocje, które po prostu chcielibyśmy po prostu podziękować nawet władzom, które nas wspierały we wszystkim, jak i komisariat policji, który w nocy też nadzorował, prosiliśmy o pomoc. Także znajomych, żeby przyjeżdżali, jedziesz po trasie, wieź tam, zobacz, zerknij, czy ktoś tam jakiś nie pilnuje, nie dewastuje, czy cokolwiek, nie? Na banerach dopatrzyłam się bardzo dużo osób, które wsparły tę imprezę finansowo, bardzo dużo sponsorów, co nie zdarza się często przy takich imprezach. Jak to było, czy tak chętnie ludzie rzeczywiście odpowiadają na wasz apel, jak to było? Na hasło robimy wszystko dla dzieci za darmo, wszystko ma być za darmo, to my też jesteśmy. Odpowiedź taka, nie? A teraz dwa słowa, co was dzisiaj zaskoczyło? Przede wszystkim frekwencja, pogoda, wymarzona, przede wszystkim kultura i to, że te dzieci mogliśmy oderwać od komputera, połączyć chociaż w niedzielę z rodzicami, przyszli tutaj, no i nie spodziewałem się tak frekwencji, że będzie 70 latawców, że zobaczę twarze z dzieciństwa, z maluchami, no co prawda postarzeni, trochę się postarzali, ale mieliśmy chociaż okazję wymienić dwa zdania,
myślę, że się udało. No i przede wszystkim to, że nie widzieliśmy nigdzie dziecka, które by płakało, że tam czegoś mu brakuje, bo przy tej imprezie zamki dmuchane, paralotnia, radość, w górę wszyscy się patrzą czy cokolwiek. No nie było takiej rzeczy, która by brakowała dzieciom chyba dzisiaj. No i dzisiaj warto też podkreślić, że nagrody otrzymali nie tylko ci, którzy zdobyli pierwsze, drugie czy trzecie miejsca, a właściwie drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy, co nie zdarzy się też często. No przede wszystkim trzeba by było podziękować piekarni Sendal, która staje zawsze na wysokości zadania. Ufundowała 500 pączków, rozdała to wśród dzieci. Myślę, że miły taki gest ze strony piekarni Sendal, która zawsze nas wspiera. No nie ma imprezy, na którą by odmówiła i jest hasło nie da rady, tylko ile potrzebujesz. Jak sądzicie, będzie impreza w przyszłym roku, doczeka się kultywowania, to wpisze się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych, być może naszego powiatu? Ta impreza już się wpisała w kalendarz. W zeszłym roku tak tutaj z Przemkiem zrobiliśmy to pierwszy raz nad jeziorem, ale tak usiedliśmy po tej imprezie, twierdzimy, kurde, wiesz co, może pojedziemy w dębem pod wiatrakiem czy cokolwiek. I teraz tak w jeden dzień myśleliśmy, że to będzie jednak chyba jedna ostatnia niedziela września, która będzie świętem latawca. Wiatrak, który na co dzień mijamy niepostrzeżenie, w niedzielne popołudnie wyglądał jak oblężona twierdza. I nie sposób było przyjechać, nie spoglądając na kolorowe otoczenie. No, latawca zawsze się puszczało od najmłodszych lat, ale ogólnie z tym miejscem człowiek przyjeżdża tutaj obok ulicą, nawet nie wie, że tutaj można dojechać i tutaj spędzić tak fajnie czas. Kilkutygodniowe przygotowania przyniosły zamierzony efekt. Z godziny na godzinę gości było coraz więcej, również za sprawą kolejki, która dowoziła na święto latawca wszystkich chętnych bez względu na wiek. Witam panów bardzo serdecznie na pierwszym takim święcie tutaj przy tym historycznym wiatrachu. Historię doskonale zna pan, bo przed chwilą rozmawialiśmy, a jesteśmy tutaj na ziemi pana Kosickiego, który zdecydował się odstąpić. No pole jest kompletnie zrujnowane. No i co pan? Nie tak źle. Proszę panią, absolutnie nie jest tak źle. W tej chwili w dobie takiej mechanizacji to są małe pryszcze. Proszę powiedzieć, jak zareagował pan na taką prośbę związaną z tym, normalnie, że impreza tu się odbędzie? Normalnie się reaguje, po prostu no, ja lubię imprezy, lubię się bawić, to bardzo chętnie, no cieszyłem się wręcz przeciwnie, że takie coś się może odbyć tutaj. Pamiętacie panowie, jak ten wiatrak jeszcze funkcjonował? Tak, to lata 51 chyba. To ja pamiętam, jak z dziadkiem tu przychodziłem i z ojcem, to kręcił go w koło, no i parę furmanków na końcu to już było. To jeszcze przyjeżdżali na śród, tak? To i potem zamknij już go. Co pan sądzi o dzisiejszym święcie? Jest potrzebne takie święto mieszkańcom? To bardzo dobrze, że takie coś tu, ta kultura powstała właśnie w tym Czarnkowie, bo to Dom Kultury Czarnków, nie? Ale no, najwyższy punkt powiatu, można powiedzieć. No i wiatrak chyba tylko jedyny tutaj w powiecie, a może i w okolicach został. Bo to jest wiatrak Koźlak tak zwany. A to ich nie ma. To są najstarsze wiatraki polskie, bo to są wiatraki polskie. Bo są holenderskie, są jeszcze tam inne, nie? A to jest czysty polski wiatrak. Tak. Mieszka pan blisko wiatraka? Mieszkałem. On się tu urodził. 30 lat temu tu mieszkałem. No ojciec tu mieszkał i zawsze mówił. On wiedział, że takie coś tu może z kawiarnie, mówi, że może będzie. Tak, on to tak... Tak zawsze mówił, że coś... Powinno być. Coś powinno być. On jeszcze przypomnę, że zawsze mówił, że Czarnków i Lubasz to będzie połączone razem. I to już prawie dochodzi, że tu już jest Lubasz z Czarnkowem, jest połączony, nie? Jako tutaj mieszkania. I on zawsze tu twierdził, że tu będzie duże... I patrz, synowie się doczekali. Jak tobie podoba się na dzisiejszym święcie latawca tutaj w Dębem przy wiatraku? Bardzo mi się podoba, jest no wspaniale, jakby to powiedzieć. Powinno odbywać się częściej? No tak, bo niektóre to w ogóle są, oj, jakby to powiedzieć, no tak mniej tłoczne. Przy wiatraku skupione zostały stoiska gastronomiczne, promocyjne, mnóstwo atrakcji dla dzieci. Przygotowane zostały również miejsca dla gości i spora scena, z której Szymon Szwed doskonale poprowadził całe święto.
Oficjalnie otworzył je wójt gminy Lubasz Zbigniew Janc. Bardzo się cieszę, że w ten piękny dzień znaleźliście chwilę czasu, żeby pojawić się tutaj w Dębem. W miejscu szczególnym dla historii tego terenu i dla nas wszystkich, bo jak widzicie, naprzeciw was stoi taki pomnik historii wykorzystania wiatru przez człowieka, który próbował podporządkować sobie zawsze przyrodę. Chcę powiedzieć, że trochę z historii o wykorzystaniu wiatru człowiek od samego początku marzył, żeby usiedlić wiatr, żeby wykorzystać go w taki sposób, by mu służył. Z najstarszych notacji można powiedzieć, że pamiętamy tylko jedną rzecz, że wydarzyło to się w Chinach 500 lat przed naszą erą i Chu Lang, taki jeden z Chińczyków, po raz pierwszy wyprodukował coś, co jest cięższe od powietrza, a udało się wzbić to powyżej. Chcę powiedzieć, że później latawce wykorzystywano do przeróżnych rzeczy. Najpierw wojskowych, w formie takich smoków groźnych, by straszyć przeciwnika. Później w sprawach meteorologicznych, telefonicznych i wielu, wielu innych. Tak powolutku w XV wieku do Europy dociera właśnie coś takiego jak latawiec. My tak to dzisiaj mówimy. Każdy z nas żyjących miał i ma na pewno kontakt co chwilę, bo przecież każde młode pokolenie zaczyna od tego. Ja też tak zaczynałem. Proszę Państwa, cieszymy się, że możemy zapoczątkować właśnie w tym miejscu. O tym, co już mówił mój kolega wcześniej, próbowaliśmy w zeszłym roku nad Jeziorem Dużym. Mało wiatrów, dużo lasów. Nie, to nie to. Natomiast próbujemy zrobić to po raz pierwszy tu. I mam nadzieję, że jeżeli Państwo wyrazicie taką wolę i opinię, to będziemy tą imprezę cyklicznie robili tutaj. Chcę przy tej okazji, drodzy Państwo, podziękować szczególnym ludziom, bez których ta piękna plenerowa impreza nie miałaby swego początku. Mówię tu o koledze Bednarku. Jeżeli mogę, w Twoim imieniu, na Twoje ręce składam też podziękowania do wszystkich tych osób, które zaangażowałeś, które poprosiłeś o wsparcie finansowe, bo bez, że tak powiem, finansowego wsparcia wielu naszych wspaniałych przedsiębiorców nie byłoby tej imprezy. Jeszcze raz mocno dziękuję. Za to wszystko proszę o klaski dla nich, bo zasłużyli kawał roboty. Tam gdzieś jeszcze cały czas biegający kolega Liza, to też uściski do Ciebie, Krzysztof. Dzięki Tobie zaczynamy. Mamy piękną atrakcję u góry, proszę spojrzeć. Jeden z naszych mieszkańców pokazuje, jak można wykorzystać wiatr. Chciałbym, nie przedłużając, życzyć Wam jak najwięcej radości. Niech ten dzień będzie taką właśnie lajcikową imprezą, w której każdy sobie znajdzie, co dla niego najważniejsze. Bawmy się, bawmy, a latawce niech nam latają jak najwyżej. Wszystkiego dobrego. Tego dnia na scenie pojawili się młodzi artyści, wśród których nie zabrakło Oli Maćkowiak, Sebastiana Pawlaczyka i młodzieżowego zespołu Synteza Lubasz. Chcę latać, chcę wiatr, daleko z betonu świat. Thank you.
Najważniejsze tego dnia były latawce. Jury w tym dniu miało nie lada problem, bowiem na ogromnej przestrzeni pojawiło się ponad 70 latawców. Oceniane były w 5 kategoriach. Latawiec najlepiej wykonany, latawiec płaski, skrzynkowy, najwyżej latający i kupiony. Z paralotni posypały się cukierki, a ze stołów szybko znikały wyśmienite pączki z piekarni Sendal. Tego dnia odbyło się mnóstwo konkursów. Wśród nich konkursy wiedzy o wiatraku, konkursy związane z latawcami, konkursy plastyczne, historyczne. Chętnych do wzięcia udziału nie brakowało, tym bardziej, że organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody z rowerem i sprzętem elektronicznym włącznie. Widowiskowa i pewnie najważniejsza konkurencja dostarczyła wielu emocji. W konkurencji latawiec najwyżej szybujący zwyciężył i nagrodę główną odebrał Hubert Stachowski. Wszystko nam pięknie sprzyjało i niebiosa, więc ten wiatr kochany, który niósł wam latawce najdłuższy odcinek, który usłyszałem, to kilometr. Zatem wiecie, coś niesamowitego wydarzyło się przed chwilą na naszych oczach i myślę, że to jest fajny początek, żeby taką plenerową organizować dalej w kolejnych latach imprezę. Jeżeli Państwo będziecie przyzwalali nam na takie działania, to oczywiście ja będę się kłaniał nisko organizatorom, a więc małżeństwu Bednarek, za co im bardzo dziękuję, a to, co zrobiliście z pozostałymi kolegami, prawie oklaski, 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 proszę, należy się, bo wysiłek nieludzki, 3 dni ciężkiej pracy, żeby to wszystko poustawiać, porobić po to, żebyśmy się dobrze bawili tutaj w plenerze. Na wasze ręce podziękowania dla tych wszystkich, którzy własnymi kieszeniami potrząsnęli i podzielili się swoim dobytkiem. Ci wszyscy z naszej piekarni, wszystkich tych sponsorów, których tu naokoło dzisiaj wszyscy widzimy, dziękuję się i kłaniam się każdemu z osobna. Dziękuję. A chcę powiedzieć tak, no nagród mamy tak wiele, że nie wiemy, co z tym zrobimy. Ale myślę, że jak pomożecie mi tutaj pomyśleć, jaką kategorię jeszcze dołożymy, to podzielimy wszystkich, tak? Dlatego bardzo bym prosił, żeby w kolejnych latach zawsze na nasz sygnał, kiedy krzykniemy w dębem impreza wiatraka, no to jadą wszyscy z Czankowa, okolic i całego powiatu, a wszystkich pozostałych gości też zapraszamy. Bo tu można zobaczyć, jak prawdziwie latają najprawdziwsze na świecie latawce. Dziękuję wam wszystkim za udział, za przybycie, za uświetnienie i za to, że po prostu mogliśmy być ze sobą razem w tym fajnym dniu. Na miejsce trzecie zapraszamy Roman Wojtas i Maja Frańszko. Kafe 15. Najwyżej latający. Musieliśmy zakończyć, chociaż jeszcze kilka tych latawców zostało.
Pan Krzysztof Helwig przekazuje, że w szkole są do odbioru nagrody. Tak jest, w Lubaszu. A prowadzący dobrze powiedział nazwisko. Proszę to tutaj. Miejsce drugie, najwyżej latające. I tutaj z pewnością ucieszą się ci wszyscy, którzy w ostatnim czasie w szeregach mieszkańców Lubasza dostrzegli Boba Budowniczego. Mianowicie Nikodem Bednarek, Zuzia Bednarek, a nagrodą jest farba, tak. Mogę mikrofon? No dobrze, to proszę bardzo, Nikodem. Jako syn organizatora chcę przekazać farbę dla naszej klasy 5 bez Lubasza. Postanowiłeś przyznać tą nagrodę na rzecz całej klasy. Przyda się? Przyda się. Mieliśmy bardzo zniszczoną klasę pod względem kolorów. Wszystkie klasy są odnowione oprócz naszej, więc bardzo się przyda. Wszyscy chcą mieć nową klasę. I miejsce pierwsze, najwyżej latający latawiec dzisiejszego święta. Ponoć komisja sędziowska tutaj skorzystała z najnowszych urządzeń pochodzenia rosyjskiego. Hubert Stachowski, najwyżej latający latawiec dzisiejszego święta. Bardzo sprawnie tutaj Hubert wszedł na podium. Nie wiem, czy zmieści się na tym podium rower, który Hubert właśnie wygrał. Ale jeżdżąc na treningi na Orlik w Lubaszu, z pewnością ten rower się przyda. Hubert Stachowski, miejsce pierwsze. Impreza tego dnia zakończyła się wspólną zabawą pod chmurką do późnych godzin wieczornych. A więc witam gorąco i serdecznie, a zagra dla Was DJ Slater Szarnkowa. Wszystkie rytmy się dzisiaj splątały, a muzyka do przodu nas gra. Więc ruszmy raba. Moje nogi u świata podbiły. Argentyna dziś tango chce ci dać. Na twój widok w Europie nikt nie chce już spać. A samocha głośno woła. Czym to prawda, że zwariował cały świat? Samą kusi mnie. O Karolino, Karolino, moja Karolino. W internecie się śmieje, już śmieje, stąd bawić się chce. O Karolino, Karolino, zaczekam dziewczyno. Odpływa jak we śnie. O Karolino, Karolino, słodka Karolino. Podczas imprezy ulotne chwile uwieczniali Jacek Sokołowski, Piotr Kejl, Marek Ambicki i wielu innych. Również i oko naszej kamery pozostawiło trwałą pamiątkę z tej niezwykłej imprezy. Gratulujemy organizatorom i do zobaczenia za rok. Panie wójcie, dzisiaj wspaniałe święto tutaj przy tym historycznym wiatraku. Nikt nie sądził, że impreza nabierze tak dużego rozmachu, zważywszy na fakt, że jest to impreza pierwsza w tym miejscu. Z pewnością gmina, pan jako włodarz tej gminy może być bardzo dumny, że pracują wraz z panem tacy zapaleńcy. Trudno ich wykopać z podziemi, czy sami przyszli do pana? Jak to wyglądało? Ludzi wspaniałych jest wokół nas zawsze mnóstwo, tylko trzeba otworzyć szeroko ręce, dać im szansę i nie przeszkadzać. To próbuję robić, a ten dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem, że tak naprawdę niewiele musiałem ja z siebie wykrzesywać. To właściwie tylko obchodziłem sytuację na tyle, żeby prawnie spełniono wszystkie wymogi, natomiast pozostałe rzeczy wykonali autentyczni pasjonaci, ludzie, którzy kochają, jak się cokolwiek dzieje. Spróbowaliśmy pierwszy raz tutaj, bo to takie historyczne miejsce i muszę potwierdzić,
przeszło nasze wszystkie oczekiwania. A w ogóle chcę podziękować wszystkim mieszkańcom Czankowa, okolic, bo tak fajnie, licznie przybyli. Zobaczyli, że możemy, a nam tym samym dali taki sygnał, że może trzeba pomyśleć, żeby to była cykliczna impreza, a może o trochę większej randze, aniżeli tylko gminna. Będziemy o tym myśleć po kilku dniach, tygodniach, kiedy już trochę opadnie emocja. Będziemy próbowali przeanalizować. Jeżeli się zdecydujemy na to, będziemy to kontynuować. A ja już dzisiaj zapraszam i dziękuję za to, że mieszkańcy Czankowa, okolic byli razem z nami. Fajnie się bawiliśmy we wszystkich pokoleniach, od najmłodszych do najstarszych, i to było coś takiego, jak w mojej młodości widziałem i pamiętam, takie właśnie rodzinne pikniki. I to chyba się dzisiaj nam wszystkim udało. Ja jestem szczęśliwy, rzeczywiście, szczęśliwym wójtem z tego powodu, że jest urosła nam piękna kolejna plenerowa impreza.